www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 5 listopada na analizie technicznej. Zapraszam do grupy po materiały szkoleniowe, po live'y codziennie na żywo. Jeżeli chcesz wiedzieć, co się dzieje na rynku, chcesz wiedzieć, gdzie zająć pozycję, to live'y codziennie o 20 tutaj u nas na grupie. Po sygnały, po strategię i inne rzeczy, po moje pozycje hodlowe. Dzisiaj trochę będzie o też sukcesach. Szkolenie z analizy technicznej, zapisy na 27 listopada, czwarta edycja, słuchajcie, czwarta edycja szkoleń AT, więc bardzo serdecznie zachęcam, liczba miejsc jest ograniczona, te szkolenia różnią się od poprzednich trzech tym, że będzie trading na żywo, czyli słuchajcie, wyjątkowa rzecz, jeżeli zapisujecie się na inne szkolenia, to Wam mówią o teorii, prawda? A ja oprócz teorii będę Wam pokazywać na żywym rynku, jak rozgrywać to, czego się uczymy, ok? Czyli tutaj bez żadnej ściemy, po prostu tego, czego się będziemy uczyć, od razu będziemy wykorzystywać w praktyce, prawda? Więc tutaj to szkolenie AT bardzo fajne. Na start dla wszystkich początkujących, myślę, że nie ma nic lepszego. Serdecznie zapraszam, zwłaszcza, że ilość miejsc jest ograniczona, tak jak w poprzednich edycjach, więc no kto pierwszy, ten lepszy, że tak powiem. Lecimy sobie już do BTC. BTC dał lekki sygnał wzrostowy, słuchajcie, i nic się tu nie dzieje. Też nie rozgrywamy Bitcoina, bo jest dużo ciekawszych rzeczy. Mamy alty, inne rzeczy. Wybite B powinno, ładny ruch wzrostowy jest, powinno być to kontynuowane, prawda? Zwłaszcza, że dostaliśmy ten impuls informacyjny, jeżeli nie będzie jakiegoś dumpu. I tutaj 59.405 niweluje ten sygnał, ok? Więc tutaj bym się skupił. Natomiast na chwilę obecną wygląda to dobrze, ale nie ma energii. Nie ma energii, słuchajcie, nie ma energii. Energia jest przerzucona na małe coiny, z tego co teraz widzę. Na małe coiny jest przerzucona energia, więc Bitcoin na razie niemrawo idzie i też Bitcoinem się na razie nie interesujemy do tradingu. Czyli nie gramy ogólnie rzecz biorąc BTC. BNB. Gratuluję wszystkim, którzy weszli. Pamiętajcie, że mój profil można też śledzić na Twitterze. Tam nieraz wrzucam jakąś analizę dla osób, które nie są na grupie. Więc tu była ta analiza z BNB parę dni temu i tutaj była próba wejścia, prawda? Po tej korekcie płaskiej, próba wejścia tutaj. No i pięknie to weszło, prawda? Gratuluję wszystkim, którzy sobie wykorzystali ten sygnał. Dobra, przechodząc już do tego, co miałem mówić. Więc tak, sporo zysków ostatnimi dniami, że tak powiem, wyciągnęliśmy sobie z grupy. Głównie pozycje z sygnałów też fajnie tam powchodziły. Chyba była jedna taka trudna pozycja, którą żeśmy nie umieli rozegrać, a raczej rynek nie dawał nam okazji, żeby to fajnie rozegrać, to był REN, natomiast reszta myślę, że fajnie powchodziła coinów, które żeśmy sobie tutaj w analizy powrzucali, analizy sygnały, analizy do wideo. I teraz tak, dużo też pozycji hodlowych, ok, dużo też pozycji hodlowych, czyli z takich hodlowych pożyczy, no WeChain nam fajnie też weszedł, prawda, nasze wejście jedno tutaj, drugie tutaj, trzecie tutaj, tak, wszystkie trzy wejścia, kto by gdzie nie wchodził, ten ładnie wyszedł na zysku tutaj po analizie technicznej. Co myśmy tam mieli? Linka, będziemy rozgrywać linka, może, zobaczymy. SLP, pięknie nam tu weszło, nasza pozycja z 00725. Ja wczoraj zrealizowałem 60% zysku, 3/4 pozycji zredukowałem. Więc no, jestem ogromnie zadowolony, myślę, że grupowicze również, ponieważ wiele osób sugeruje się tym, w co ja wchodzę, tak, czyli moje pozycje hodlowe, również osoby tutaj z grupy wchodzą w to, co ja, więc można ewentualnie też się zastanowić, jak w coś wchodzę, czy czasem by w to nie wejść po tych samych cenach, może po trochę innych, może poczekać, to już tutaj indywidualna sprawa. Sobie zerknę jeszcze, takie małe podsumowanko, BAL, piękne wejście, 21.11, BAL na ładnym plusie, WITE, nasze piękne wejście na 83.12, też
tu była gdzieś tam realizacja zysków, ja gdzieś tam realizowałem 50% sprzedany na zysku, 80%, tak, czyli 80% zysku była realizacja. TLM, nasze wejście 19,45, również piękna realizacja częściowych zysków. One Inch, nasze wejście, no akurat tu nie mam zaznaczone, ale grupowicze mają tam opisane, to było gdzieś na 2,30 i tam było chyba ponad 100% zysku. GRT, nasze wejście na 65,70, piękny zysk, ja już też częściowo GRT sprzedałem, częściowo, prawda. Tutaj gdzieś flow, ale to nie wiem, musiałbym spojrzeć, co tam, band z naszej tajnej strategii. Pamiętajcie, chcecie, jeżeli chcecie fajną strategię na pasywne zarabianie na kryptowalutach, czyli nic nie musicie robić, no to też zapraszam, nasze wejście 8,85. No i co tam, no i tam parę monet jeszcze fajny, na fajnych plusach, większość w sumie, większość. No i dobra, no i tyle, takie podsumowanie troszkę sukcesów. Porażek jakichś dużych nie było, więc nie przypominam sobie przynajmniej, więc też nie ma za bardzo co mówić, bo też pamiętajcie, no porażki też są. Natomiast no taką jedyną porażką to był chyba ren, którego chcieliśmy rozegrać swingiem, tego naszego rena, i tutaj ta próba swingu kończyła się, trzy razy żeśmy do tego podchodzili, trzy razy się kończyła fiaskiem. Natomiast tutaj ewentualny short, mówiłem, żeby rozgrywać, więc tutaj mały, lekki shortik jedynie, ale to było wszystko, prawda? To było wszystko. Przechodzimy sobie do Waszych komentarzy. Dziękuję za LTC, nie ma problemu. Step na FTX, zerkniesz. FTX, FTT, USDT. Tak, analizowałem go na chwilę obecną. FTT wygląda, FTX wygląda w ten sposób. Dostaliśmy spadek, korektę, prawda? I teraz tak, narysowało nam się tutaj podwójny szczyt, patrząc na czwórkach, ok? I to jest troszkę niebezpieczna formacja, ponieważ jeżeli ona zostanie wyłamana dołem od tego dołka, to taki target to jest 51, tak? Czyli jeżeli na futuresach jest dostępny FTT, FTX, na shorty, to można byłoby rozgrywać shorty. Natomiast wejście w FTX, FTT, czy FTX, FTT, w górę, sugerowałbym spróbować może tutaj na 62, takim fajnym potwierdzeniem będzie 63,60, ok? 63,60, gdzie tu jest raczej już sygnał w górę, ok? Czyli wybicie tego podwójnego szczytu, tego lokalnego podwójnego szczytu, wybicie może generować fajny sygnał, więc tutaj bym w oparciu o tą trendlinię walczył z tym FTT. Natomiast tak osobiście, no tak sobie to wygląda, prawda? Tak sobie to wygląda. Tutaj strefa 44,37, one to one, bardzo fajna do wejścia, gdyby były spadki większe na FTT, na odreagowanie, tak, też nie na jakieś super wzrosty, tylko na odreagowanie, na szybkie procenty. No i tak by ten FTT wyglądał, tak, sugerowałbym zainteresować się tym podwójnym szczytem. Wybicie będzie byczym sygnałem, natomiast wybicie tego dołka na 57,25 wynikający z podwójnego szczytu może być sygnałem bardzo podażowym, gdzie tutaj 52,51 mogłoby być zaliczone na FTT. Dobra. Co tam jeszcze? Aha, pamiętajcie, że w niedzielę na grupie live o 20 już nie będzie analizy. Co niedzielę mamy spotkania, pogadanki też, więc będzie o budowaniu kapitału na giełdzie, ok? Czyli tutaj z praktyki, jak to wygląda. Chilis. Z tego co kojarzę, Chilis to niezbyt to wygląda. Więc tak, nasza strefa podażowa, czyli ta strefa została zaliczona. Tutaj każdy na grupie, myślę, że nie miał problemu z wyznaczeniem tej strefy. To jest 64,14, tutaj poszły shorty prawdopodobnie. Tego nie grałem, ale chyba było w analizach, ktoś tam na grupie wrzucał. Poza tym większość grupowiczów sama sobie już potrafi wyznaczać strefy podażowe i popytowe, więc na chwilę obecną zaliczył strefę podażową i być może będzie się zbierał dalej do wzrostu. Tutaj to wybicie będzie takim sygnałem, natomiast nie interesuje mnie Chilis, ponieważ nawet jeżeli tutaj będzie wybijał do wzrostu, to ta strefa podażowa prawdopodobnie drugi raz go zatrzyma, prawda? Więc był tu strzał jeden, tu może być strzał drugi, więc ewentualnie będziemy tutaj się przyglądać, ale na pozycję short, czyli ewentualnie będziemy chcieli zagrać Chilis w dół. Natomiast po przebiciu tej strefy, no to
ATH, słuchajcie, może być ATH po przebiciu tej 64,14, ogólnie tej strefy, aż ona jest do 69,60. Może być dobrze, o tak powiem, może być dobrze, jeżeli czy listo przebije. Ogólnie ABC ładne, teraz korekta pięknie zakończona tam, gdzie byśmy chcieli, więc chillis raczej będziemy patrzeć pod short, a nie pod long. Mały, jakiś jeszcze chociaż mały tutaj shortcik z tej strefy tutaj zrobić. Polka City, to nie wiem, no nic żeście tutaj nie napisali, prawda? ETH na listopad, no ETH mówiłem na grupie, na naszych live'ach, że jak było bardzo dużo, dużo niżej, że będzie ATH po prostu, że będzie na Ethereum ATH, no i ATH jest. Natomiast no zobaczmy na te ETH. Często nie analizuję, bo też ETH, też się tak nie skupiamy na ETH. O, no to tu jeszcze było nasze takie wejście, małe podłączenie się. Na chwilę obecną ETH, no czekamy na korektę, tak, bez korekty to tu nie będziemy raczej wchodzić w ETH. ATH wybite, jest ok, czekamy na korektę, na korekcie będziemy się przyłączać, więc Ethereum nas na razie nie interesuje. Czekałbym po prostu na koniec tego impulsu, ok, na koniec tego impulsu, nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie on dotrze. Znaczy mógłbym tam ewentualnie wymierzyć, ale to na razie nie ma znaczenia. Czekałbym na koniec tego impulsu i na korektę. I na tej korekcie będziemy się interesować dopiero Ethereum. Dobra, tyle. Dzięki za uwagę i do następnego wideo. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Hej.